Wszystkim, znowu po 7. Przeciąg świątyni złych żywiołów. Dobra. Zrobiłem małą rundkę. Mianowicie poszłem do Burneya, do Homelet. Nauczyłem się kilka dodatkowych zaklęć dla Lavosa, między innymi rozproszenie magii. Coś jeszcze i pajęczynę. Przydadzą się na przyszłość. Przy okazji nie pokazałem zaklęć, które wziąłem na trzeci poziom dla Anti. To jest większy magiczny kieł oraz leczenie średnich ran. Dobra, czy coś jeszcze? Tak, tam mieliśmy jakąś magiczną włócznię, która okazała się być magiczną włócznią plus 1. I włócznie nie mają zwiększonego zasięgu, sprawdzałem to, więc ją sprzedałem, nie była nam potrzebna. I przy okazji, jak byłem u Burna, okazało się, że teraz można zatrudnić Burna do drużyny. Po prostu mówi się z nim, a chcesz do świątyni? On, o spoko, chcę do świątyni, jest 8-poziomowym czarodziejem. Co tam w sumie ma? Ma zaklinanie, trochę czarów 4 poziomu. I chcę 1/3 łupu. Na szczęście my już mamy naszego nadwornego czarodzieja, więc nie wziąłem go. Dobra, jesteśmy w tych zrujnowanych, w tej wieży świątynnej. Ponieważ mamy już 6 poziom, powinniśmy sobie poradzić z walką tutaj. Więc idźmy do przodu. Cześć. Stać. Kto tam? Co to za miejsce? Co tu robisz? Intruzi na świętej ziemi! Wynoś się stąd natychmiast, albo wezwę posiłki! Takich jak ty zjadam na śniadanie. Gadaj, co tutaj robisz, albo będziesz umierać w mięczarniach. Dobra, już dobra. Nie rób mi krzywdy. Uważajcie na strażnicę z tyłu, pełno tam wojska. Czekają, aż wpadniecie w pułapkę, a teraz już sobie idźcie. Dziękuję za poradę, pójdę już. Czekajcie na strażnicę z tyłu. Uważajcie na strażnicę z tyłu. Tak, tam jest pełno wojska. Ale wiecie, jak to mawiał Rorschach. To nie ja jestem zamknięty z wami, to wy jesteście zamknięci ze mną. Dobra. Tak, zanim tam wejdziemy, quick save. Nie jestem pewien, czy na pewno damy sobie z tym radę, ale spróbujemy. Ruszam. Kilka szybkich buffów. Siła dobrze. Byka na Elmo. No i dobra, tak no jest. I ruszajmy. Okej, okay, Lavos oberwał, bo się źle ustawił. To bardzo niedobrze. Dobra, co my tu mamy? Piechur. Bardzo niedobrze, że Lavos oberwał i stoi koło dowódcy. Ma małe szanse na to, że wstanie. Dobra. Oczywiście. Wszystkich nas ogłosiło? Nie, tylko zgubę mamy. A Lavos nie żyje. Dobra. To było coś, czego nie chcieliśmy, żeby tak to zadziałało. O! Tak lepiej. Elmo, możesz ochronić Lavosa. Dobra. Anti, co ty możesz zrobić? Możesz przywołać monstrualnego wilka, węża dusiciela albo dużą zmiję. Monstrualny wilk najlepiej brzmi z tych wszystkich rzeczy. Może niech się rzuci na wiedźmę. Miałem nadzieję, że się rzuci na wiedźmę, ale nie. Dobra, uderzenie dźwięku.
Nie widziałem za bardzo, jaki był tego skutek. Dobrze. Dobra. Fun Rock. Tam jest jeszcze jedna czarownica, trzeba będzie się nią zająć. Spróbujmy na razie ciebie tutaj wysłać. Okej, to chyba tyle, jeżeli chodzi o monstrualnego wilka. Tak. Mugo, szybki strzał, ekstra. I czarownica. Czekaj, ona jest ogłuszona. To może do tej zacznij strzelać. Ładnie. Lavos. Dobra. Spróbujmy kulę ognia. Pewnie zabijemy wilka, ale cóż, trudno. Nie zauważyłem, że jesteś. Ładnie, ładnie. Prawie większość z nich położyło. Dobra, wycofaj się. Oczywiście. I tyle. Dobra, trzeba będzie coś z tym zrobić. Jest jeszcze jakiś jeden czarodziej. Dobra, może nim się może zajmie dowódcą, może się zajmie Elmo. Zastanawiam się. Chcemy się zająć dowódcą, on pewnie ma duże KP. Czy może chcemy lepiej wysłać... Dobrze. ...tutaj Sola, ruszam, żeby ich tylnią linię masakrował. Dobra, Elmo. Zajmij się tym dowódcą. Dobra. Ładnie. Super. To jest szósty poziom, to właśnie robi z ludźmi. Dobra, a tutaj... mniejsze przywrócenie na czarnego niedźwiedzia. Niech się zajmie tą wiedźmą. Dobra. Po prostu otworzmy ogień do nich. On ma lustrzane odbicie, okej. Okay. Rafun Rock, wierzę w twoje szanse w starciu z tym piechurem. Nie wiem, czy to jest warta wiara. Obrona jest w zasięgu niedźwiedzia, to niedługo powinna paść. Spróbujmy tym czarodziejem się zająć. Ładnie. Teraz Lavos. Dobra, wszyscy są w zwarciu poza tym. Możesz zdjąć tego kusznika, zanim strzeli. Dobra. Ona uciekła, ale spoko, mamy wystarczająco kuszników, żeby się nią potem zająć. Dobra, zdejmij tego porucznika. Ładnie. Błogosławieństwo, to ci niewiele da. Dobra, Elmo. Piechur. Dobra. Anti. Pomóż Elmowi. Light, zdejmij tą czarownicę. Myślała, że uciekła, ale tak naprawdę tylko wystawiła się na ostrzał. Dobra. Fun Rock, dalej walcz z nim. Kogo bardziej chcemy zdjąć? Ją, bo ona się niedługo ruszy. Ładnie. Lavos. Spróbuj do niej. Ładnie. Dobra, kto jest teraz? Sol. Porucznik. Zdjął broń i... wyjął broń do walki wręcz. Zajmiemy się nim. Tak, strzelanie w zwarciu niewiele wam da. Okej, on próbował uciec, czy co? Nie wiem, dlaczego umarł.
Dobra, Elmo, co jest z tobą? Nie wiem, dlaczego nie możesz zaatakować. Dobra. Dobra, ale zakończ turę. Natychmiast. Dobra, zdjęty. No i co? I już tylko ci kusznicy zostali. No strzelajmy do nich. Niedźwiedź się zajmie tym jednym. Funrock, jesteś w stanie jednego gościa zdjąć w trakcie walki? Nie jestem pewien. Jak sobie życzysz. A, Mugok z kolejnego zdjął. Lavos. Dobra. Saul, zobacz, czy jeszcze tutaj nic nie ma. A to, że nie. Okej. Kto się oberwał? Anti. No, dobra. Dobra, Elmo. Dobra. Do roboty. No i dobra, tutaj jeszcze jeden gość został. Możesz zmienić broń na półpikę. Pomożesz Funrockowi tutaj w zwarciu. Oczywiście. Dobra, ten już nie żyje praktycznie. Funrock, pokaż na co cię stać. Właśnie widzimy. Z boską wolą. Ha! Piękny strzał. Dobra. Bez kuli ognia byłaby słabo, bo ona tutaj sporo ludzi poczyściła. Ale jak widzicie, jak się ma dobre obszarówki, ta walka nie jest aż taka trudna. Dobra, no to przejdźmy do wesołej części, zbieraniu łupu. Gruba zbroja skórzana. Dużo rzeczy, które pewnie mógłbym teraz pozbierać i przetransportować do jakiegoś kupca i troszkę się na tym obłowić. Dobrze. Kuszy jeszcze komuś. Bełty do kuszy jeszcze kogoś poobdzielamy. Dobrze. Moglibyśmy nawet dać łuk dla Elmo, ale jak mu damy cokolwiek, to on to pewnie będzie sprzedawał przy każdej okazji, więc nie. Lekka kusza, może kuszy pobierzmy, bo jednak nie są aż takie ciężkie, a mają trochę wartości. Natychmiast! Ciężka kusza nawet. Muszę przeczytać szybkie strzelanie. Opis, czy to również do ciężkiej kuszy dotyczy. Jeżeli tak, to byśmy mogli dać to Lightowi. A tutaj kolejny czarodziej. Zielony strój mistyczny? To chyba nic nie robi. Okej, okay, leczajka. Czarny płaszcz. Kolejna ciężka kusza. Tak jest! Dobrze. Zbroja płytowa. Nie, to tylko napierśnik. Platyny. No, trochę się obłowimy tutaj. Dobra, czy coś? Ciężkie buty. No, w sumie weź sobie. Nic ci nie szkodzą. Będziesz ładnie wyglądał. Napierśnik weźmy. Jestem zbytnio obciążony. Jakoś to dobrze. Opylimy komuś pewnie. Ciekawe, czy te ciężkie buty są coś warte. Zobaczymy. Natychmiast.
Co mnie ciekawi w sumie najbardziej, to jest jakaś skrzynia, z tego co widzę. Patrzmy, czy tu nic nie ma. Oczywiście. Pułapka. Nieszkodliwienie urządzeń. Oczywiście. Łapka unieszkodliwiona, super. Oczywiście. Teraz otwórz to. Oczywiście. Sukces. No właśnie, wziąłem ten przybornik złodzieja. Okazuje się, że jest miejsce na przybornik złodzieja do wyekwipowania. Dlatego już nigdy więcej Funrock nie sprzeda swojego przybornika. To miałem taki błąd. Popełniłem, że nie wyekwipowałem go. Dobra, ale Funrock, to już tyle, jeżeli chodzi o twoje wsparcie. Dobrze. Dobra, wiecie co? Może ja to zrobię krótkie cięcie. Obłupię te wszystkie zwłoki, może nawet pójdę do Homelet i posprzedaję te i widzimy się niedługo. A nie, momencik. Zajrzyjmy jeszcze do tego kufra, zanim to zrobimy. Tak jest. Kolejny krok na drogę. Jak rozkażesz. Tak, złoto zabrał. Dużo kasy. Fajnie. Oraz parę potek. Ja wiem. Porozdawajmy je losowym ludziom. Dobra. To tyle. Ile Funrock? Ile ty już masz kasy? 138 platyny. Dobra, tak jak mówiłem, pograbiam te wszystkie zwłoki, przejdę się do jakiegoś kupca sprzedać. Sprzedać to, odpocznę i widzimy się niedługo. Dobra, jestem z powrotem. Wszyscy odpoczęli, są gotowi do dalszych przygód. Funrock, czy jesteś w stanie już otworzyć te drzwi? Tak. Oczywiście. To cokolwiek robi? Nie wiem. Dobra. Lavosowi dałem piękne szaty. Purpurowe szaty świątyni ognia. Co prawda nie mamy kapeluszu, który by do tego pasował. A i tak myślę, że fajniej wyglądają niż te standardowe szaty czarodzieja. Dobra, a jeżeli teraz byśmy tutaj poszli i spróbowali, nie wiem, przeszukiwać. Natychmiast. Okej, były drzwi zamknięte, które prowadzą zupełnie donikąd. Szkoda. Dobra, wróćmy tam, skąd przybyliśmy. Przy okazji tam jeszcze w tej wieży była taka drabina, tam widzieliście pewnie przejście. Ona prowadzi do tuneli pod świątynią i tam chyba można się, w przyszłości nam się przydadzą do szybkiego ewakuowania ze świątyni. Kiedy będziemy chcieli robić dobrze najazdy na kupców z całą masą rzeczy, którą tutaj będziemy znajdować. Dobra, ale na razie się tym nie przejmujmy. Jedziemy dalej. Wiecie co, na razie nie chcę mi się przywoływać tych naszych wilczków, niewilczków, bo zysk z nich nie jest zawsze zbyt duży, a cały czas nam psują jakieś plany sprytne. Więc na razie pochodzę sobie tylko z naszą oryginalną drużyną. Jeżeli będzie mi widział ryzyko jakiejś poważnej walki, to przywołamy. Ra Elmo. Możesz szarżować. Dobra. Mugo, weź swój łuk. A i tak. Tam dosyć dużo rzeczy było. Nawet zwykła kolczuga chodzi za 300 sztuk złota. Więc parę nawet ich wziąłem i trochę się obłowiliśmy. Jak widzicie, mamy 11 tysięcy plus 200 sztuk złota. Ich dowódca miał zbroję folgową plus 1. Natychmiast. Która ma KP 7. Ale lepsze KP ma już... Elmo, co jest z tobą nie tak? Elmo. Dobra, ale nasze zbroje elfickie mają również premię plus 7. Więc ją się jej pozbyłem.
Dobra. I tyle. Dobra, no to zwiedzamy dalej, szukamy zaczepki z rzeczami tutaj. Drzwi. Co to jest? Glisty szczur. Możesz ich jakoś... Zwierzęcy towarzysz? Zwierzęca empatia? Chyba łowcy mają coś takiego jak zwierzęca empatia czy druidzi. Nie. Właśnie, czy masz jakiś nowych... masz czarnego niedźwiedzia. Okej, to mnie przekonuje. Masz pandę! Dobra, zastanowimy się nad tym. Czarny niedźwiedź może być całkiem niezłą opcją. Okej. Nie wiem, po co on tutaj jest. Dobra, to może tak, przywołajmy jednak. Zmieniłem zdanie. Kurczaka, czarny niedźwiedzie, monstrualnego szczura, pandę. Zobaczmy, jak panda będzie się. Tak jest. Natanek, zostałeś zreinkarnowany w postaci pandy. Zobaczymy, jak panda bojowa będzie dawać sobie radę. Dobra, Elmo. Dobra. Gnole. Hugo. Kurczę, nasza panda zaraz ruszy do boju. Więc dobra, nie róbmy oplątania, po prostu wejdźmy do środka. Oczywiście. Dobra, Lavos, myślę, że ten ten myk z przerażeniem ostatnio całkiem nieźle zadziałał. Spróbujmy to powtórzyć. Świetnie. Oczywiście. Light. Zapomniałem zaśpiewać. Natychmiast. Zrób to teraz. Dobrze. Przywódca gnoli. Okej, zruszył cały swój ruch na podejście. Używać większy magiczny kieł na pandę? Nie wiem. Na razie zobaczmy, do czego jest zdolna. Jak sobie życzysz. Co oni robią? Ork linii. O, kolejny ogr. Dobra, zajmijmy się najpierw gnolami. Dobra. Soul. Dobra, zaatakuj najpierw tego gnola. Później zobaczymy, co będziemy w stanie zrobić. Mugo, masz szybki strzał włączony, masz... Dobra, do ognia, do tego ogra. Ci uciekają, fajnie. Kolejne gnole przychodzą. Może jednak powinienem ich oplątać. Dobra. Oczywiście. Pudło Funrock przydaje się w końcu do czegoś. Co z nimi chcemy zrobić? Może być dosyć poważne starcie. Zastanawiam się, czy nie chcemy użyć przyspieszenia na Elmo. Myślę, że chcemy. Dobrze.
Czekaj, co ty rzucasz? Co przyspieszenie? Jak sobie życzysz. Możemy kilka celów wybrać, okej. No to wybieramy wszystkich naszych ludzi. Czy? Oczywiście. Panda. W ogóle się nie ruszyła, nie wiem, czy jest zablokowana przez ludzi. Tak, to Light. Cofnij się troszkę. Weź swoją lekką puszę. Ją przeładuj. Tak jest. Mamy coś takiego jak przywołanie ognia. Tworzenie płomieni. Ale na razie zajmijmy się tutaj tym zwarciem. Ładnie, pudło. Elmo, ciachaj ich po kolei. Dobra. Ty możesz wejść tutaj w środek ich? Nie do końca. Trudno. Ojoj. A, przyspieszenie dał ci kolejny atak, super. Dobra, Mugo, ognia. Ile jesteś w stanie strzał wystrzelić? 3? Dobra, super. Kolejni będą blokować Sola. Panda tylko raz zaatakowała. Na razie czarny niedźwiedź chyba lepiej wyglądał. Funrock. Jesteś w zwarciu? Chyba jesteś. Z przywódcą. Okej, powinieneś mu zadać cios w plecy, co? Jaką masz broń? Sztylet plus 1. Oczywiście. Ładnie. Lavos. Mamy magiczne pociski, tak? Dobrze. Kogo chcielibyśmy najpierw nimi zdjąć? Może tego przywódcę, on może mieć dobre KP. Okej, już był prawie na dobitkę, nie zauważyłem. Tak jest. Ra, Light. Strzelaj tak do ogra. O, dwie strzały kuszu aż był w stanie zrobić. Dobra, Anti, weź Sejmitar, bo masz lepszy atak nim. I bierz się do roboty. Okej. Elmo. Dobra. Ładnie. Sol. Również ładnie. Przyspieszenie masakruje. Dobrze. Szkoda, że nie rzuciłem tego podczas walki w... Jak sobie życzysz? W tej twierdzy. Panda? Ej, gdzie oni uciekają? Gonić ich. Oczywiście. Nie wiem, czy ten bieg nie jest jakoś czasem zbugowany, bo on chyba powinien mieć jakiś ograniczony zasięg. Jak sobie życzysz. Wygląda na to, że tak długo jak mamy prostą linię, to chyba możemy tak daleko biec jak chcemy. Anti. Tak jest.
Co ty robisz? Almo, szarża. Dobra. Super. Soul, jak daleko ty jesteś w stanie pobiec? Tak jest. I mogę podejść tutaj i ognia. Panda, zmasakruj go. No, liczyłem na więcej. Oczywiście. Dobra. Lavos, podejdź tutaj. Dobrze. Na razie. Dobrze. Light również. Anti. Oczywiście. Goń tutaj ludzi. Tylko porusz się jeszcze. A, już nie możesz dalej. Dobra, na razie zostaniesz tutaj. A zapomniałem, że przecież jesteśmy przyspieszeni, więc również mamy większy zasięg ruchu. Natychmiast. Stra. Mogę, jak daleko jesteś w stanie podejść? Podejdź jak tutaj. Panda znęca się nad leżącym. A, tu jest ten ogr. Okej. Okay. Nie chciałem, żebyś otwierał te drzwi. Funrock. Dobra. Jak sobie życzę. Lavos, jesteś w stanie do kogoś strzelić? Dobrze. Strzel. Zero PW. Okej. Okay. Jest. Ognia do tego ogra. Da się zrobić. Już niektórzy czasami lubią po prostu skupiać się na Lavosie. Herszt ogrów. Okej. Okay. To może być nieciekawe. Anti, gdzie ty jesteś? Tutaj. Możesz się przemieścić, chociaż nie, bo to bym chciał przywoływać, to jest akcja całorundowa. Nie, możesz się po prostu przemieścić pojedynczy krok tutaj. Tak jest. I teraz rzućmy. Wąż dusiciel, duża żmija. Zobaczmy, tak jak jest. Wygląda wąż dusiciel. Nie wygląda zbyt imponująco. Dobra. 2 PW. On musi mieć jakieś zmniejszenie obrażeń. 5 obuchowe, okej. Okay. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o węża dusiciela. Możemy spróbować ich oplątać. Super. Jeszcze musimy się tamtym ogrem zająć. Ładnie się ustawiają do kuli ognistej. Zaraz im to zafundujemy.
Funrock. Czy jesteśmy jeszcze przyspieszeni? Chyba nie, już chyba nam się przyspieszenie skończyło, co? Nie, jeszcze mamy. Tylko Funrock chyba nie był przyspieszony. W każdym razie Funrock. Ty przygotuj się do... do atakowania od tylca. Lavos. Chyba nie ma co więcej na to na co czekać. Kula ognia. Ups, zapomniałem, że jesteś zwarciu. Dobra, i tak już wykorzystałeś. Się wycofaj trochę. Dobrze, że to mnie przerwało zaklęcie. Dzięki Lavos, to brak tej kuli ognistej byłby... by popsuć nam plany. Dobra, możemy strzelać do niego? Możemy. Co tutaj chcemy zrobić? Dobra, anti... weź tarczę. Jak sobie życzysz. Dobra. Elmo, atakuj. Dobra. Dobra, przyspieszenie chyba nam się skończyło. Skonała Glewia. Dejdziesz tutaj i zaczniesz ich atakować na dystans. Dobra. Czy chcemy się zajmować tymi orklinami ziemi? Mam nadzieję, że nie będą mieli zbyt dobrego strzału. Strzelaj do tego herszta. Panda? Nie wiem w sumie. A, poruszają się i po prostu zgarniają ataki okazjonalne. Dobra, Elmo oberwał. Dobra, moment. Ten herszt ogrów. KP 6? To dlaczego wcześniej nie trafiłeś? Bo jedynkę wyrzuciłeś. Okej. Okay. Dobra, sztyletuj tego ogra. Za 14 PW, nieźle. Dobra, Lavos. Pasowa strzała. Ładnie. Dobrze. Dobra, strzelajmy do tego herszta. Dobrze. U, zapomniałem, że już jesteś w zwarciu. Poprawmy to. Elmo? Dobra. Dobra, i zajmij się tym ogrem. Z boską wolą. Ładnie. On może mieć dużo HP-ków. Tutaj nie wiem, co się wydarzyło, ale nie chcę wiedzieć. Funrock. Na razie podejść tylko troszkę. Lavos, tak ognia. Jest. Skoro wszyscy są oplątani, możemy po prostu w nich walić i się nie przejmować z niczym więcej za bardzo. Jak sobie życzysz. Elmo, podejdź tutaj. Dobra. Już postanowił zaatakować to, żeby nadzieli się na ciebie. Ty... ciężko kuszę. Dobrze. No i dobra, strzelamy dalej. O, panda się rzuciła do ataku. Chce zginąć.
Oczywiście. No i teraz przez to teraz jest w zwarciu i oni nie nam ciężej gorzej do niego strzelać. Nie dziękuję, Pando. Dobrze. Oczywiście. Czy coś tutaj jest? Nie wiem. Kiedy on się rusza, ten Herr Sztogrów? Zaraz po Elmie. No poczekaj jeszcze, niech się powyżywa na... Niech się powyżywa na Pandzie. No właśnie. Dobra, Pando, przykro mi, ale to ruszenie się na Herszta Ogrów było słabym pomysłem. Mamy jeszcze tutaj kilka gnoli tu i tam. Unorok, nic od ciebie nie chcę. Natychmiast. Oni mają... Nie mają zmniejszenia obrażeń, to chyba nie opłaca się do nich strzelać. Możesz podejść tak, żeby mieć linię strzału, możesz. Dobra. Dobra, po prostu chyba szarżujemy w nich i tyle. Dobra. Dobra. Mugo, możesz anulować czar. Chociaż tamtych jeszcze trzymamy na dystans. Tam jest jeszcze kilka gnoli. Dobra, poradzimy sobie z nimi. Mówiąc o tym, możesz otworzyć do nich ogień. Nie wiem, co on chciał zrobić, ale na pewno mu nie wyszło. Dobra, Funrock. Przygotuj się do tego, żeby ich sztyletować w następnej turze. Lavos może tutaj pomagać. Na razie, czy migoczące barwy by na nich zadziałały. Jestem chętny to sprawdzić. Jeżeli parę naszych ludzi stanie się w ogień krzyżowy. Dobra, uderzenie dźwięku, ruszam. Bo nie chce mi się trochę bawić w ich odporności na obrażenia. No nie, Funrock, gnol cię złapał. Dobra, ty złap za półpikę. Podejdziesz tutaj zaraz, tak jak będziesz ich karał na odległość. Dobra. Elmo, złap sztylet. I zobaczmy. Dobra, Herstokrów już nie wstanie. Zobaczmy, jak dobrze ci pójdzie z walką ze sztyletem. Dobra. Musisz zaatakować dwa razy. Nie wiem, dlaczego tylko raz zaatakował. Boską wolą. Jak sobie życzysz? Jeszcze się zbierają i zbierają. A Funrock będzie miał zły dzień.
Elmo, dlaczego ty atakujesz tylko sztyletem? Przecież ty masz i topór. Nie, źle to zrobiłem, dobra. Funrock, poruszanie się. Oczywiście. Byś teraz chciał się stąd wydostać. Już się poruszył. Nie wiem, co to znaczy. Oczywiście. Pralavos, na pewno ci się to spodoba. Migoczące barwy. Dobrze. Migoczące barwy na Funrocka. Jak sobie życzysz. Nie zauważyłem, że wyszedłeś ten utracił przytomność, ale reszta nie. Tak jest. Przyda się trochę leczenia Lavosowi. Dobra. Postarajmy się go uwolnić ze zwarcia. Miałem na myśli coś takiego. Dobra. Podejdź tutaj może. Dobra. Zdejmij tego gnola. Pomóż Lavosowi. I to, że wszyscy stwierdzili, że... tak, że się skupią na Mugo. Oczywiście. Dobra, użyjmy może naszej różdżki. Dobrze. W sumie miałem ją zrobić różdżkę magicznych pocisków, ale zapomniałem tego zrobić. Okej, trudno. I tak chyba po tej walce będziemy musieli się... Jak sobie życzysz. Odpocząć. Natychmiast. Light. Czy ciebie chcę? Chyba nie. Oczywiście. No dobra. 1400 punktów za tą super przeciągniętą walkę. Tak, zobaczmy, co ten herszt ma. Dobrze. Złoto. Coś jeszcze tutaj mieliśmy? Chyba nie. Dobra, odcinek przez tą długą walkę się trochę przeciągnął. W każdym razie znacie. Wiecie, co teraz będę robił? Ograbię wszystkie zwłoki, znajdę jakieś miejsce do odpoczynku. Dobrze. Zapomniałem, że ten pan był tylko oszołomiony. Tak jest. Już. Dobra, ktoś jeszcze tu jest tylko oszołomiony? Nie. Dobra. Znajdę jakieś miejsce do odpoczynku, odpocznę, no i wracamy z powrotem. Dobra, dzięki za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.